spotkaniu opłatkowo noworocznym, spotkaniu osób zainteresowanych agrolotnictwem lub sponsorów agrolotnictwa. Dwa miesiące temu w Mielcu odbył się piąty zjazd agrolotników, który cieszył się ogromnym powodzeniem i uzyskaliśmy wiele opinii pochlebnych, wiele uwag do zjazdu i raczej widać było z tych relacji uczestników, że zjazd się udał. Udał się nie dlatego, że tylko była przedstawiona piękna historia agrolotnictwa rozpoczynającego się 50 lat temu poprzez wyjazd mieleckiej załogi do Afryki, samolotów również mieleckich. No a później już prace tylko się rozwijały, aż do momentu, w którym powstał Wydział Usług Lotniczych i ten wydział również zaprezentował swój aktualny stan i zakres działania, który uległ dosyć dużej zmianie. Jeśli chodzi o zjazd, to również prezentowana była specjalna strefa ekonomiczna oraz pokazane dwa samoloty, które na pierwszy rzut oka jakoś może nie pasowały do tego układu, a mianowicie to był samolot Łoś i samolot MiG. Ale to tylko na pozór nie pasowało, bo od Łosia rozpoczęło się w ogóle lotnictwo w Mielcu, a przedtem to na tym miejscu były trzy wioski i ich tereny rolne. Również jeżeli chodzi o samolot MiG, to też wniósł spory wkład w rozwój lotnictwa, bo dzięki temu samolotowi Mielec awansował do ścisłej elity wytwórców samolotów odrzutowych. Oprócz tego, żeby produkować ten samolot, trzeba było ponad dwukrotnie powiększyć zdolności produkcyjne fabryki, trzeba było zainstalować setki maszyn i urządzeń, ściągnąć też setki specjalistów. Ale dzięki temu również i miasto dwukrotnie powiększyło liczebność swoich mieszkańców. Te wszystkie informacje, te relacje, pokazy spowodowały, że właśnie te opinie do nas nawet już po zjeździe docierały. Doszliśmy do wniosku, że to są w zasadzie podziękowania i opinie dla tych, którzy przyczynili się do tego, żeby ten zjazd miał taką, a nie inną formę i postać. I w związku z tym chcieliśmy obecnym na dzisiejszym spotkaniu sponsorom, w szczególności Polskim Zakładom Lotniczym reprezentowanym przez samego prezesa zarządu, pana Zakręckiego, złożyć serdeczne podziękowania. Ale ponieważ w naszych warunkach zawsze forma pisana słowa od formy mówionej jest ważniejsza, dlatego poproszę kolegę Smacznego, prezesa Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, żeby takie podziękowania zostały Państwu przekazane. Ale ponieważ mamy okres świąteczny i noworoczny, to tradycyjnie należy się również Państwu jakiś ten upominek, podarek podchoinkowy i my również przygotowaliśmy takie upominki. Będzie, każdy z Państwa dostanie dyskietkę, którą dzięki tu koledze Wicherskiemu została opracowana i nagrana, ale ponieważ taka dyskietka to jest setki zdjęć, wiele minut filmów pierwszego i drugiego dnia, to na to trzeba poświęcić sporo czasu. Przygotowaliśmy w związku z tym drugi rodzaj upominku, a mianowicie krótką taką broszurkę, która syntetycznie przedstawia zjazd agrolotników, zawiera wykaz wszystkich uczestników, zawiera osoby, które uzyskały odznaczenia, no i wiele innych informacji skondensowanych, żeby każdy, kto znajdzie dla siebie jakiś punkt zainteresowania, to żeby odszukał to w tej broszurce. Jest tu również, rozpoczyna
tą broszurkę list prezydenta Dudy do agrolotników do zjazdu, który miał miejsce u nas. Byłem prezes Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Bieleckiego, który jest związkiem 42 autonomicznych stowarzyszeń, które wzięło na siebie prowadzenie finansów 5. Zjazdu Agrolotników. Pragnę poinformować, że dzięki życzliwości i wsparciu ze strony władz samorządowych, miasta, powiatu, województwa, a także dzięki pomocy wielu firm i instytucji udało nam się zgromadzić niezbędne środki finansowe na ten cel. Łącznie z darowiznami od uczestników zjazdu nasz budżet przekroczył kwotę 115 tysięcy złotych, czyli była to dosyć duża impreza. Dziś, korzystając z okazji, pragniemy wręczyć pisemne podziękowania dla grupy osób, dzięki którym 5. Zjazd Agrolotników Mielec 2017 oceniony został przez wielu uczestników jako najlepszy z dotychczasowych odbytych w różnych częściach Polski. Proszę zatem o przyjęcie podziękowań następującej treści. Wszyscy otrzymacie Państwo jednakowe te podziękowania, dlatego raz przeczytam. Podziękowanie za udzieloną pomoc w przygotowaniu i organizacji 5. Zjazdu Agrolotników Mielec 2017. Odbywający się w dniach 21 do 22 października 2017 5. Zjazd Agrolotników, w którym uczestniczyło ponad 400 osób, w tym goście z zagranicy, był niezwykle udaną promocją naszego miasta i powiatu oraz godnym upamiętnieniem 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego, największego projektu modernizacyjnego II Rzeczypospolitej Polskiej, który wywarł decydujący wpływ na wszechstronny rozwój Mielca i powiatu mieleckiego. Uczestnicy zjazdu mieli możliwość pogłębienia wiedzy o pierwszej w Polsce mieleckiej strefie ekonomicznej. Mogli również zobaczyć jedyną na świecie replikę samolotu Łoś, którym Mielec rozpoczął produkcję sprzętu lotniczego. Zademonstrowano im również odnowiony samolot MiG, przeznaczony do późniejszej ekspozycji w mieście, którym mielecka wytwórnia dołączyła do światowej czołówki producentów samolotów odrzutowych, a miasto i zakład powiększyły się w tym czasie ponad dwukrotnie. I miło mi poinformować, że pierwszy rozpoczniemy od najważniejszych, od pana Tomasza Poręby, europosła, za którego odbierze to podziękowanie pani Joanna Duszkiewicz, dyrektor biura. Bardzo proszę o przekazanie panu europosłowi z podziękowaniem. Następnie pan Władysław Ortyl, pan marszałek jest usprawiedliwiony, ale reprezentuje go bardzo dobrze pan Janusz Stachowicz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Podziękowanie dla pana starosty Zbigniewa Tymły odbierze pani Maria Orłowska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. Jest upoważniona. Marysiu, proszę. Na środę. Tak się schowałaś. Pan wiceprezydent Jan Myśliwiec jedzie. Urzędu Miejskiego jest nieco dalej niż Warszawy, jest usprawiedliwiony. I teraz przechodzimy do kolejnych
pan Janusz Zakręcki, prezes Polskich Zakładów Lotniczych. Chcę powiedzieć, jest rekordzistą, jeśli chodzi o wielkość pomocy. Bardzo serdecznie dziękujemy panie prezesie. Dziękuję również bardzo. I tu jeszcze proszę poczekać, pan prezes jeszcze książka z edukacją. Dziękuję bardzo. Będzie żona dumna. Pana prezesa, się pokaże w domu. Dziękuję bardzo. Następnie pan... Nie pomyliłem, tak? Tak, jeżeli w czasie jest, to nie. Jeszcze nie. Dla pana Krzysztofa Świętaka, ale jeszcze być może dojedzie, bo ma podobne spotkanie opłatkowe u siebie w agencji. Tak, to jest prawda. Pan Bogdan Bańko też dojedzie, to leczymy później. Dla podziękowanie dla Anny i Czesława Kolisza odbierze następca tronu. I również członek zarządu. Członek zarządu. Pan Julian Tokarski odbierze osobiście, nie trzeba przedstawiać, znany przedsiębiorca i ceniony. Tak jest, dziękuję bardzo. Miło mi, że mogę wręczyć podziękowanie dla pani Joanny Kruszyńskiej. No, wczoraj, gratuluję, wczoraj wygrała konkurs, bezapelacyjnie została dyrektorem. Nie dała szans nikomu. No i tak i teraz podziękowanie dla pani Marii Orłowskiej, ale już nie jako wiceprzewodniczącej, ale jako prowadzącej współprowadzącej nasz zjazd. Pani zrobiłaś, zrobiłaś furorę. Serdecznie dziękuję ci bardzo. Bardzo mocno. I proszę państwa, na deser wręczę podziękowanie dla pana, panu Lesławowi Karstowi, redaktorowi i wydawcy prestiżowych książek o agrolotnictwie i organizatorowi zjazdów agrolotniczych w Polsce. A w szczególności Mieleckiego. Nieobecnym... Jeszcze może chwileczkę z panem się rozprzeli. Aha. To jeszcze nie wszystko. Niestety życie nie będzie tak lekkie. Tutaj od Stowarzyszenia Promot przygotowaliśmy encyklopedię Mielca. Pan Lesław o tym Mielcu nie zapominał i w swojej dalszej działalności... Tak, zostanie z dedykacją. Lesław Karstowicz, z podziękowaniem za organizację. Ogromny tak. Tom pierwszy. Nie. Komplet. No nie. Komplet. Ja to mam przeczytać wszystko. Przydałoby. Nie to, ale i to też. A to jest. Trzy lata, żeby wszystko zapomniał. Do 6 zjazdu. Lektura. Właśnie. Okulary większe widzę, bo to... No. Proszę państwa, podziękowanie dla pana Bogdana Bańko, dzięki któremu samolot MiG-17 wygląda dzisiaj jak nowy. Dzięki jak wszystkim. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Proszę. Nieobecnym i usprawiedliwionym przekażemy podziękowania w terminie późniejszym, a są nimi pani Agata Święka, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim, pani Anna Karwacka, kierownik Biura Promocji i Informacji w Urzędzie Miejskim, pan Janusz Michalcewicz, prezes firmy Eurotech, pan Bogdan Rojkowicz, znany przedsiębiorca i wydawca,
pan Stanisław Stachura, właściciel firmy Stamet, i pan Grzegorz Szeliga, właściciel firmy Szeltech. Pozostałym z państwa także dziękujemy za okazywaną nam na co dzień pomoc w dobrym przygotowaniu i przebiegu piątego zjazdu oraz składamy wszystkim państwu najserdeczniejsze i najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne. Dziękuję. Poprosimy panią Orłowską, która na pewno zrobi to lepiej jak my. Skoro tak uroczyście udało i pięknie się złożyło to podsumowujące spotkanie w okresie tym przedświątecznym, wobec tego pozwólcie, szanowni państwo, że w imieniu swoim oraz upoważnienia pana starosty, którego również reprezentuję, no przekażę państwu najserdeczniejsze, najpiękniejsze życzenia na te nadchodzące święta. Bo myśląc o zbliżających się dniach Bożego Narodzenia, niezależnie od czci, jaką budzi w nas sama nazwa tych świąt oraz ich istota, jako o dniach błogich, dniach przepełnionych dobrocią, duchem miłosierdzia, dniach radosnych, życzę państwu i sobie, byśmy miłosierdzie zaczynali od innych, a sprawiedliwość od siebie. Nie słuchali szeptów wielu suflerów, tylko krzyku własnego sumienia. Byli dobrzy, bo dobroć jest prawą do szczęścia. A do tego szczęścia zaprasza nas każdy nadchodzący dzień. Więc życzę nam wszystkim, abyśmy każdy z tych kolejnych jeszcze do końca roku dni i wszystkich dni w nowym 2018 roku umieli jak najwłaściwiej wykorzystywać i przeżywać w gronie rodziny, przyjaciół i bliskich oraz w gronie współpracowników w swoich miejscach pracy. I przy tym wszystkim nie zapominajmy, że każdy człowiek, a więc każdy z nas również, jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata. Dlatego emanuje sobie tylko właściwym pięknem. Wystąpił pan również o krzyż kawalerski dla pana Pieszaka, który został również zaakceptowany i teraz tylko czeka na okazję, żeby mu wręczyć. Również wystąpiliśmy o medal dla pani Leżyny Robińskiej, najdłużej pracującej taką niejako no, ikonę tego naszego agrolotnictwa, przynajmniej zakładu usług agrolotniczych. To przeszło niestety przez Warszawę, bo ona jest tam zamieszkała, ale również jest informacja, że już otrzymała to i będzie jej wręczone no, gdzieś w Warszawie przy okazji innych. Także właściwie wszystkie te wnioski, które wyszły dla tych ludzi związanych z agrolotnictwem, których warto było nagrodzić, to zostały zrealizowane. No i plus jeszcze tutaj lokalnych, państwo macie sporo różnych swoich, także tu jest, to zostało też przez uczestników dostrzeżone i bardzo, jakby to powiedzieć, podniosło rangę tego zjazdu. No oczywiście zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy. I to na koniec właśnie, to było takie zakończenie przyjemne, bo niektórzy już tam może troszkę się nudzili, słuchając różnych wystąpień, no, ważnych dla środowiska, za to przynoszących jakieś większe informacje dla pozostałych ludzi z Polski, bo nie o wszystkich tych no, jakichś organizacjach czy tam zakładach działających w Mielcu wiadomo po prostu wszystkim było. I dzięki wprowadzeniu do programu
udało się to po prostu, jakby powiedzieć, no przekazać, jaką rangę tutaj, jaki zakres po prostu tutaj prac w Mielcu jednak jest robione, jak lokalne społeczeństwo i zakłady na jakimś są poziomie. Także to też wielu zwracało uwagę, o nie wiedzieliśmy, że tu jednak obok zakładu jest tyle tego wszystkiego. Także potem poza Mielcem niestety nie ma wielu. W prasie krajowej czy jakiejś innej nie ma publikacji. To się mówi tutaj tylko na terenie województwa. I może właśnie warto wykorzystać jakieś kontakty szersze, może to poprzez urzędy, poprzez posłów, przez jakieś inne organizacje, żeby to nagłośnić szerzej, bo o tym ludzie po prostu nie wiedzieli. No takim jeszcze dodatkowym elementem, który też zwracali, to była ta pani z Iranu, no, która pokazała ten swój filmik. No i to był chyba też taki element, który pokazuje, że te kontakty, które były tam nawiązywane, no, utrwalały te przyjazne relacje między naszymi pracownikami, a tymi lokalnymi ludźmi i po prostu teraz kolejne pokolenia już dalej. Ona dalej jeszcze pracuje, kontaktowałem się z nią, gdzie ten film, który by nam udostępniła, ale jeszcze mówi, pracuje, bo to tak szybko wtedy było zrobione. I może gdzieś tam jest. Tego do pieśni jeszcze, tak? No tak, no teraz niektóre tłumaczenia były takie trochę niedokładne. Poza tym ona jeszcze ma inne elementy tego materiału, bo w ogóle chciała na początku w pierwszych kontaktach za jakieś do 60 minut. No to powiedziałem, że no, na tej imprezie no 60 minut filmu no to niestety nie bardzo. Także to była taka improwizacja, no ale jak już stanęło na tych kilkunastu minutach, no to prawda. Niech idzie. Także przekazywałem też zresztą tutaj jej podziękowania, że no ona sobie w życiu nie wyobrażała, że taką spotkała się z taką tutaj życzliwością i przyjęciem. Także no, ze swojej strony, no cóż, co do samej organizacji, no ja wprawdzie tutaj trochę tam kolegom mieszałem i tam narzucałem jakieś tam schematy takie jak poprzednio, żeby już iść tym programem, ale koledzy no tutaj na miejscu wiedzieli, bo już nie jedną imprezę organizowali, więc po prostu zderzyło się to z tym, że nie trzeba tłumaczyć co, jak, gdzie, prawda, to się załatwia, tylko no powiedzmy jakiś tam program wspólnie ustawić. Powstawała w Kulach też długo. To jest może troszkę mniej typowa niż te czyste wspomnienia, jakie w poprzednich zjazdach były, bo tam głównie składały się to wspomnień różnych ludzi z różnych miejsc, a taką ideą tych książek było to, żeby spojrzenie tam zaprezentować z różnych punktów widzenia, bo po prostu zdajecie sobie Państwo sprawę, że jak mechanik obsługujący samolot jest tam gdzieś no, w najniższym, jak to się mówi, w tym zakresie obsługi technicznej, on widzi to, co ma koło siebie. Natomiast kierownik akcji widzi zupełnie inne sprawy, a tamten nie zna tych spraw. Inne, no inaczej na to patrzy handlowiec odpowiedzialny za finanse na przykład. I on znowu nie zna tych spraw szczegółowych, technicznych. A tak staraliśmy się tutaj, żeby każdy z książek były mu wspomnienia ludzi z różnych zawodów, z różnych po prostu punktów widzenia. Tu też kilka takich udało się znaleźć. No i była prezentacja właśnie zakładu Mielca, co pan Kazimierz tutaj przygotował, plus te inne informacje o tych wszystkich zakładach. To było również nie tylko z estrady powiedziane, ale również poszło to do ludzi jako książka, bo tą książką interesują się nie tylko ci, którzy byli, ale też mamy szereg po prostu zapytań, czy możliwość zakupu, czy skąd to dostać i tak dalej, także czy to biblioteka będzie. Czyli to jest również rozszerzenie tej takiej no, marketingowej, nie tylko marketingowej, ale przekazanie informacji o zakładach, które są tutaj poza, oprócz oczywiście PZL jest również, ale i inne zakłady się tam prezentowały, informacje o województwie i tak dalej. No i te również typowe, a lotnicze sprawy, no,
między innymi też ta cała historia 45-lecia Zakładu Usług Agrolotniczych, który tutaj w Mielcu przecież od 23 lat znajduje się, no i właściwie też jest już jednym z elementów lokalnej branży jakiegoś przemysłu i usług. Także no, wydaje mi się, że i na przykład drugi dzień, który tam został zlokalizowany w tym bólu, no to wydaje mi się też wszystkich, wielu też troszkę jakby gdzieś pozytywnie zaskoczył, bo w tych naszych kontraktach brali udział ludzie, którzy mieszkają w różnych częściach Polski. I oni dawniej kontaktowali się i byli związani z oddziałami w swoich terenach. Spotykali się tylko głównie za granicą, na tych zagranicznych kontraktach, gdzie spali jeden obok drugiego i tam te ich takie koleżeńskie relacje się budowały. A tutaj w Polsce nie wiedzieli, jak wyglądają inne oddziały. No i teraz niektórzy tutaj, ci starsi szczególnie, no, byli też zbudowani, że jednak jakość i stan tego zaplecza jest dużo lepsza niż dawniej to bywało. Wolontariusze, które się coś chce zrobić. No i właśnie tutaj koledzy też dołączyli. Oparł, wydaje mi się, że ich właśnie działalność, ta społeczna, tutaj dała dobrze rozwiązać. Także dziękuję za tą współpracę i podjęcie się tego trudu. Ja nie tutaj zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo koledze Lukasowi. Ja jeszcze chciałem tylko dodać, że te informacje, o których mówił, są również zawarte w tej właśnie książeczce, którą Państwu przekazujemy. Nawet o, jeżeli chodzi o spotkanie z tą Iranką, jest uzupełnione o wcześniejszą pracę Zakładów Usług Agrolotniczych w odnowieniu cmentarza polskich uchodźców w Iranie. To są fakty nie wszystkim znane i to prezentujemy również w tej broszurce. No, tak samo, jeżeli chodzi o te odznaczenia, życie wprowadza korekty i tym jeszcze Pietrzak nie jest uwzględniony, bo on zadzwonił do mnie tydzień temu z zadowoleniem, że jego wniosek w końcu został rozpatrzony i dostanie to odznaczenie państwowe. Jeżeli chodzi o prasę, to również nie wszystko udało nam się tutaj umieścić, bo tak jak przekazujemy ten mielecki magazyn miejski, w nim są zawarte też informacje dotyczące 5. Zjazdu Agrologii. Składamy życzenia sobie, tak? Pomówmy sobie, że zaczniemy z panią dyrektor. My, łamiąc się z najbliższą osobą, ale przekazując wszystkim państwu najlepsze, najpiękniejsze, najczulsze życzenia na te nadchodzące święta Bożego Narodzenia i na nowy 2018 rok. Niech Boża Dziecina natchnie nas jak najlepszymi pomysłami, jak najlepszym zdrowiem i werwą i pogodą ducha i właśnie energią do kolejnych działań. Wszystkiego najlepszego na święta i na nowy rok.